Pani Noc jest pierwszą i jak na razie jedyną książką, którą przeczytałam w kwietniu, co jest trochę niewyobrażalne, biorąc pod uwagę, że jest 20 kwietnia, praktycznie koniec miesiąca, a ja przeczytałam tylko jedną książkę. Co prawda dość długą, ale wciąż jedną? Jedną? Jest to spowodowane faktem, że no, pisałam testy przez ostatnie 3 dni i jakiś tydzień temu postanowiłam po prostu odłożyć książkę na bok i skupić się na nauce do testów. Co nie było łatwe. Minęło 5 lat od wydarzeń z końca Darw Anioła i naszymi bohaterami są dzieci, które poznajemy, kiedy mają 12 lat, jeszcze w mieście niemieckiego ognia, czyli Emma Carstairs i Julian Blackthorne z rodzeństwem. Julian Blackthorne musi opiekować się młodszym rodzeństwem po tym, jak jego starsza siostra Helen została wysłana na jakąś dziwną wyspę i odizolowana od rodziny, a starszy brat Mark został przymusowo włączony do dzikiego polowania. Chociaż Blackthornami w teorii zajmuje się ich wuj Arthur, to tak naprawdę Julian musi się opiekować dziećmi i być tak naprawdę rodzicem. Parabatai Juliana, czyli właśnie Emma Carstairs, od lat próbuje dowiedzieć się prawdy o śmierci swoich rodziców, których ciała zostały znalezione, pokryte dziwnymi i tajemniczymi znakami. A równocześnie w Los Angeles pojawiają się ciała przyziemnych i Faerie oznaczone podobnymi znakami. Faerie są dość związane z rodziną Blackthornów, ponieważ najstarsi z rodzeństwa, czyli właśnie Mark i Helen, są półkrwi Faerie, półkrwi nocnymi łowcami. Z tego, co wydaje się na początku po prostu śledztwem Emmy w sprawie śmierci jej rodziców, historia staje się czymś innym i bardziej skomplikowanym i mrocznym. I muszę przyznać, że Pani Noc jest naprawdę świetna. Historia jest bardzo złożona, aż zaskakująco złożona. Bohaterowie są naprawdę wspaniali, wszystko jest świetnie napisane. Bardzo spodobał mi się klimat tej książki, te wszystkie tajemnice i to takie poczucie, że właściwie to rozwiązujemy detektywistyczną zagadkę. Najbardziej jednak przypadł mi do gustu cały ten wątek związany z Faerie i to, że odkrywamy o nich o wiele więcej niż w poprzednich seriach Cassandry Clare. Podoba mi się ten motyw dyskryminacji Faerie, mimo wszystkich porozumień, to, że jednak są dyskryminowane i nieuznawane za równe innym podziemnym i nocnym łowcom po wydarzeniach z Mrocznej Wojny i potem jak brały w niej udział. Odkryłam tutaj też dużo rzeczy związanych z dzikim polowaniem, czyli tym, co jest tak naprawdę w Mieście Niebieskiego Ognia tylko wspomniane, co bardzo mi się podoba, bo to, w jaki sposób Cassandra opisuje tutaj właśnie to dzikie polowanie i wszystkie postacie Faerie i związane właśnie z dzikim polowaniem, naprawdę mi się spodobało i jest to bardzo takie wizualne i żywe i śliczne tak naprawdę, bardzo ładny opis. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że jest to jak na razie najlepsza książka Cassandry Clare, co bardzo mnie cieszy, bo uwielbiam widzieć, jak pisarze się rozwijają i stają się coraz lepsi i dostarczają mi coraz lepszej literatury. Wiem, że pewnie mogłoby Wam się wydawać, że po już dwóch seriach i po dodatku związanych właśnie ze światem nocnych łowców może być już tego za dużo i że można by już przestać i że te historie już nie będą tak dobre jak te pierwsze, pierwotne. Ale według mnie nowa seria nie jest przegięciem i wykorzystywaniem popularności. Jest świetną historią, która eksploruje ten świat magii i nocnych chłopców, i aniołów, i demonów, i po prostu wszystkiego, co kochamy w Cassandry Clare. Bo ten świat również się zmienia i nie wygląda tak samo jak w Diabelskich Maszynach, albo nawet w Darach Anioła. Wszystko tam się zmienia i Cassandra Clare bardzo fajnie ukazuje te zmiany i no zaciekawia, wciąż zaciekawia, mimo że to wszystko się dzieje w jednym uniwersum i ogólnie powinno być dość podobne, to jednak te historie się od siebie różnią i są naprawdę bardzo wciągające. Moim największym problemem z tą książką jest sposób, w jaki jest wydana, bo ona jest naprawdę gruba, ale jest wydana tylko w miękkiej okładce, przez co mój grzbiet wygląda o tak. I ja cały czas boję się, że podczas czytania po prostu mi się rozerwie, jak niektórym piąta część Harry'ego Pottera. I to mnie trochę boli, bo ta okładka naprawdę zasługuje na twardą okładkę.
jest przepiękna i ta książka w twardej okładce byłaby cudowna i jestem gotowa wydać 10 zł więcej, żeby mieć to w twardej, porządnej oprawie. Ta grubość jest również bardzo dużym plusem tej książki, bo dzięki niej jakoś w połowie już jesteśmy mocno zżyci z bohaterami, przez co bardziej obchodzi nas historia i no to, co się z nimi stanie. Niestety Pani Noc dość mocno spoileruje poprzednie serie Cassandry Clare, więc jeżeli nie skończyliście jeszcze Darów Anioła lub i Diabelskich Maszyn, to radzę jednak poczekać chwilę z Panią Nocą. Wydaje mi się, że spoileruję też ten dodatek, który jeszcze nie jest wydany, przynajmniej po polsku, związany z Akademią Nocnych Chłopców, bo tam no, dzieją się różne rzeczy, które dzieją się pomiędzy Darami Anioła a właśnie Mrocznymi Intrygami, więc no, musicie sami zadecydować, czy chcecie czekać, aż będziecie mogli przeczytać Akademię po polsku albo w ogóle i dopiero potem sięgnąć po Panią Noc, czy po prostu tak jak ja zaryzykować i ewentualnie potem zrobić takie ej, to był spoiler, przykro. To, co podobało mi się w tej książce chyba najmniej, to zakończenie, a dokładniej przedostatnia strona dosłownie tej książki. Bo stało się tam coś, co po prostu mi się nie podoba i pewien wątek zmierza w stronę, która mi się nie podoba i ogólnie trochę się boję, co się będzie działo z tym wątkiem w drugiej części, ale równocześnie mam nadzieję, że po prostu umrze, że ten wątek umrze i nie powstanie już nigdy. To zakończenie jest świetne i jakby sprawia, że chce się od razu przeczytać drugą część i dzieje się tam dużo rzeczy, które są ważne dla historii i ogólnie dość ekscytujące i nie mogę się doczekać kolejnej części. Oprócz tego na końcu książki znajduje się dodatek pod tytułem Przyjęcie zaręczynowe i jest to nowe opowiadanie związane z bohaterami Darów Anioła, które dzieje się równocześnie z akcją tej książki, czyli 5 lat po zakończeniu Darów Anioła. Tak, jest to przyjęcie zaręczynowe, ale nie powiem wam czyje. Powiem tylko, że jest ciekawie i moje fanowskie serce po prostu umiera. Również jest bardzo spoilerowe jak dla mnie, jeżeli chodzi o Akademię, więc tutaj uważajcie. Ale to całkiem fajny taki dodatek na końcu książki, prawie jak u Riordana. Okej, teraz przejdziemy do części, w której mówię o rzeczach, które są spoilerami, więc jeżeli nie czytaliście jeszcze Pani Nocy i chcieliście tylko zobaczyć jej recenzję, to wyłączcie teraz ten filmik i wróćcie do niego później, kiedy już będziecie po lekturze. It's time to fangirl. Okej, uwielbiam Marka i uwielbiam cały ten wątek dzikiego polowania i uwielbiam Kierana, mimo że jest takim małym dupkiem, ale wciąż go kocham i uwielbiam to, jak ładna jest ta cała sceneria dzikiego polowania i bardzo podoba mi się ta wizja Marka, Kierana, dzikiego polowania i ogólnie tego wszystkiego, którą mam w głowie, czyli to, co sobie wyobrażam dzięki opisom Cassandry Clare. Bardzo, bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się to narysować tak, żeby było to zgodne z moimi wyobrażeniami, co pewnie nie zdarzy się w najbliższej przyszłości. Oprócz tego bardzo, bardzo, bardzo cieszy mnie fakt, że Mark jest biseksualny i że jest to powiedziane w książce bardzo wyraźnie, bo jak często się zdarza, że bohater w książce jest biseksualny i nie dość, że jest biseksualny, to jeszcze mówi o tym i mówi, ej, jestem biseksualny. No rzadko. Najczęściej jest po prostu homo, na przykład jak Alek albo Alin, albo ktoś. Chociaż w sumie nie wiem, jak to jest Alin. W każdym razie zwykle są to jednak homoseksualiści, a nie biseksualiści. No i bardzo mnie cieszy ta mała cząstka reprezentacji. Okej, już się uspokoiłam. Jestem bardzo podekscytowana tym, co się będzie działo z Kitem w kolejnej części, po tym, co się działo na końcu książki, ale również po tym, co się działo, kiedy Ty był u Johnego Rooka, bo... Nieważne. Bo to brzmi jak bardzo ekscytujący wątek. Okej. Chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć Kita próbującego się pogodzić z tym, że jest nocnym łowcą i że wszystko w co wierzył przez całe swoje życie było kłamstwem. Chcę zobaczyć Jace'a, który robi takie, o Boże, kolejny Herondale, o Boże, nie jestem sam. I
chcę zobaczyć więcej Gemma i Tessy, którzy się angażują w życie Kita, bo jednak jest Herondalem, i w życie Emno, bo jednak jest Capsaicem. I ogólnie ten cytat ze strony 779. Uwaga! Podobno go szukaliście, powiedziała Emma, kiedy mijała podupadły hotel Topanga Canyon, którego brudne okna wydawały się brązowe w słonecznym świetle. Dlaczego? Bo jest Herondalem, odpowiedział Jem. A Capsaicowie mają dług wobec Herondalów. On to robi ze względu na Willa! Bo kochał Willa tak mocno i Tessa też kochała Willa! O Boże! O Boże! Idę umrzeć! W każdym razie chcę zobaczyć więcej Jema i Tessy w kolejnej części. Bardzo. Bardzo spodobała mi się postać Juliana i to, że jest artystą i ogólnie to, jak radzi sobie z całą tą odpowiedzialnością, która jest zrzucona na jego barki. I po prostu bardzo go lubię i proszę go nie krzywdzić. Zostawcie moje dziecko w spokoju. Podobała mi się też przyjaźń pomiędzy Emmą a Christiną, która jest świetna. Uwielbiam Christinę, uwielbiam Emmę, uwielbiam ich przyjaźń. No i ogólnie właśnie bardzo podoba mi się to, jak wplecione tutaj są te postacie z poprzednich serii i moje małe fanowskie serduszko się cieszy, bardzo się cieszy i wariuje. A Clary i jej po prostu opiekuńczość jest po prostu na takim poziomie, że boję się, że niedługo osiągnie poziom Molly Weasley i będziemy mieli dwie rude, kochane matki, które zrobią wszystko, żeby ochronić swoje dzieci. Chcę to zobaczyć. Potrzebuję tego w moim życiu. Bardzo tego potrzebuję w moim życiu. No dobra, ja już się wygadałam. To wszystko, co miałam wam do powiedzenia dzisiaj na temat Lady Midnight. Pamiętajcie o łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, i o subskrypcji mojego kanału. Możecie również pisać w komentarzach, czy podobała wam się Lady Midnight, albo czy macie w ogóle zamiar ją czytać i co sądzicie o książkach Cassandry Clare. Życzę miłego dnia i... Życzę miłego dnia i miłej lektury książki, którą aktualnie czytacie, cokolwiek to jest. Do następnego filmu, pa!